Witam Państwa dzisiaj w moim informacyjnym programie. Proszę Państwa, zaraz zaczynamy tutaj wieczorną informacyjną audycję z Hamburga. Co tam dzisiaj się działo? Jest 1 grudnia. I mamy, proszę Państwa, dobrą wiadomość z Brukseli. Tam party się odbyło. Party, no, seks party. No, tam panowie się bawią, Bruksela za nasze pieniądze. No, ale policja wtargnęła, bo trochę ich tam za dużo było. Oczywiście wśród bawiących się cała grupa polityków. Także, no, my mamy siedzieć w domu, a tam w Brukseli, proszę Państwa, party za nasze pieniądze się odbywa. Proszę Państwa, skaczymy teraz do Hiszpanii, gdzie policja protestuje przeciwko rządowi. Proszę Państwa, coś niesamowitego. Tutaj mówi się o wolności, o tym, że policja ma chronić ludzi przed złem. No i co się dzieje, proszę Państwa? Nikt nie polewa tej demonstracji żadnymi ciekawkami, no bo sami siebie nie będą polewać zimną wodą, ani nie rozpędzać. Także widać, że można, proszę Państwa, widać, że w niektórych krajach są porządni policjanci. Proszę Państwa, w Berlinie jest test. Jeden klub pozwolono otworzyć, fetyszystów. Przez tydzień będą tam się bawić fetyszyści. Im pozwolono, żeby sprawdzić podobno, jak to jest z tą epidemią, czy się tam będzie rozprowadzać, czy nie. Także widać, dla niektórych grup, proszę Państwa, no, kluby są w Berlinie otwarte. Proszę Państwa, niezbyt dobre wiadomości ze Stanów Zjednoczonych, a więc digitalny dolar ma w następnych miesiącach być zainstalowany w Stanach Zjednoczonych, także będzie pewnie na początku leciał równolegle do normalnego dolara, ale kongres ma już plany i chce w najbliższych, taka pojawiła się wiadomość, w najbliższych miesiącach kongres chce wprowadzić digitalnego dolara. Dobra wiadomość ze Stanów Zjednoczonych tym razem. Otóż generał Flynn, to ten generał, którego teraz reaktywował Donald Trump, tutaj przesłał wiadomość. Czytamy, że jest świadek. Jest świadek, proszę Państwa, i to świadek, który pod przysięgą złożył zeznania, że, proszę Państwa, głosy w tych wyborach amerykańskich były liczone we Frankfurcie, Germany. Frankfurt, Germany, proszę Państwa, pytany przez sędziego, czy wie to na pewno, czy ma dowody, powiedział, że ma dowody, że wszystko jest w ich rękach. Także, proszę Państwa, nie będzie zbyt wesoło dla Berlina, jeżeli te dowody rzeczywiście tutaj pod przysięgą ten świadek powiedział, że tak będzie. No, poczekamy, zobaczymy. Proszę Państwa, dobra wiadomość z Wysp Kanaryjskich. Już w tej chwili pierwszych 68 migrantów z Afryki zostało, proszę Państwa, w hotelach zakwaterowanych. Także dobre wiadomości z Wysp Kanaryjskich. Pierwsi goście już, także hotelarze bardzo się cieszą, że wreszcie ich hotele będą niedługo pełne, proszę Państwa.